Sprawdź modele dostępne od ręki. Kia Rio, Kia Picanto, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia. Ultimaauto.pl, Zgorzelec, ulica Lubańska, 13A. Spotykamy się ponownie w gościnnej gminie Osiecznica Kliczków. Finalizuje się bowiem kolejny projekt związany z upamiętnieniem Henryka tutaj w Kliczkowie. Pierwszy projekt, jak Państwo tu obecni w większości byli, tam po mojej prawej stronie na elewacji domu, w którym mieszkał Henryk, znajduje się tablica. No, dojście do tej tablicy jest troszkę utrudnione, że dla zainteresowanych trzeba sforcować płotek i prywatną posesję. W związku z tym nie wszyscy mają odwagę, żeby się tam do tej tablicy dostać i przeczytać, komu jest ona poświęcona. Mam nadzieję, że ten właśnie projekt będzie nam służył, bo można sobie nawet usiąść, poczytać. Ja chciałabym tylko jeszcze też powiedzieć tak kilka słów. To znaczy nie będę już oczywiście przypominać Henryka, bo my już wszyscy znamy, prawda? Ale pozwolę sobie właśnie w imieniu wszystkich nas tutaj obecnych, rodziny, przyjaciół, znajomych, którzy jesteśmy tutaj i którzy nie mogli być też, ale są myślą z nami, bo takie miałam zapewnienie, podziękować serdecznie. Podziękować panu wójtowi Waldemarowi Nalaskowi. Proszę panią to przekazać. Nie mógł dzisiaj być obecny, za kolejną przychylność naprawdę do każdej inicjatywy pan wójt podchodzi z taką naprawdę z sercem dosłownie. Ja to za to serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim urzędnikom gminy, no ale w sposób szczególny dziękuję panu sołtysowi Kazimierzowi Rowińskiemu. Nie ma go dzisiaj, bo musiał pilny wyjazd, ale jest małżonka i na ręce pani składam serdeczne właśnie podziękowania. Proszę przekazać. Proszę państwa, pan Kazimierz Sołtys, no to jego inicjatywa, ja tylko odrobinkę tam w to weszłam, to jest jego inicjatywa, on zabiegał o wszystkie pieniążki, o finanse, gdzie tylko się dało, żeby pozyskać, żeby można było to zrealizować. Wziąłem tekst Wyspiańskiego, przyznam się, że ilekrotnie go czytam, to zawsze mi się Heniu kojarzy, ponieważ to był reżyser poważny i wizjoner, podobnie jak Wyspiański. Przeczytam go. I ciągle widzę ich twarze. Ustawnie w oczy ich patrzę. Ich nie ma. Myślę i marzę. Widzę ich w duszy teatrze. Teatr mój widzę ogromny. Wielkie, powietrzne przestrzenie, ludzie je pełnią i cienie. Ja jestem grze ich przytomny. Ich sztuka jest sztuką moją. Melodię słyszę choralną, jak rosną w burzę nawalną, w gromy i wichry się zbroją, w gromach i wichrze szaleją i gasną, w gromach i wietrze. W mroku mdlejącej cichrze już ledwo, ledwo widnieją. Znów wstają, wracają ogromne, olbrzymie, żyjące, przytomne. Grają tragedię mąk duszy w tragicznym teatru skłonie. Żar święty w trójnogach płonie i flet zawodzi pastuszy. Ja słyszę, słucham i patrzę. Poznaję znane mi twarze. Ich nie ma. Myślę i marzę. Widzę ich w duszy teatrze. Tak Heniu miał duszę teatru. On mówił, tworzył, myślał teatrem. I to była jego wielka siła. On skupiał ludzi. Nie wszystkich, po prostu trzeba go było wyczuć, bo to był wizjoner, to był człowiek, który tworzył na tamte czasy rzeczy, które dzisiaj byłyby objawieniem. I co? No, jeszcze tydzień temu, on istnieje w obiegu, tydzień temu byłem na
na koncercie poświęconym 80. rocznicy urodzin Edwarda Stachury, poety, barda, świetne, on stworzył w ogóle kluby jego miłośników i tak dalej. I tam, o czym wiedziałem, tylko nie zdawałem sobie sprawy, że Heniu przyczynił się właściwie do odkrycia Stachury jako poety, którego teksty można śpiewać. Uczestniczyłem w tym przedstawie Bliźniacy, gdzie właściwie wykonywaliśmy te sztandarowe, jego fajne Stachury piosenki. No i to był początek jego kariery i ja też jakby zaistniałem w tym okresie. I muszę wam powiedzieć, że uczestniczyłem w jego ostatniej produkcji radiowej. To była jakby jego ostatnia propozycja. Także spotkało mnie szczęście i nieszczęście, no bo przecież, że uczestniczyłem właściwie, oprócz wielkiej luki, bo mnie nie było w kraju 20 lat, cały czas mieliśmy kontakt. Dlatego no, jestem szczęśliwy, że coś takiego powstało jak tutaj. No można przyjechać, usiąść, nie z wami, nie, samotnie tutaj i sobie pokontemplować, porozmawiać. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję w imieniu nie tylko moim, ale moich, jego przyjaciół, moich kolegów, w ogóle środowiska, że no i władze i tutaj wszyscy, Jadzia, prawda, Szturowska i tego. Więcej nie znam, nie jestem w tego, ale wszystkim naprawdę serdecznie dziękuję i chylę czoła. Dziękujemy. Piękny Dziękuję. Pomysł. To buduje naszą tradycję i kultury w środowiskach różnych. Także są miejsca, które upamiętamy. Dziękujemy. Piękne słowa. Ja też proszę. Bardzo chciałam podziękować jako rodzina tutaj za tę cudowną ławeczkę. Bo mój ojciec zawsze wspominał Kiczków jako najpiękniejsze miejsce jego dzieciństwa. Bo nigdzie tak naprawdę tego spokoju nie zaznał. Dopiero tutaj tą swoją sielankę dzieciństwa wspominał. I dla mnie to też jest wyjątkowe miejsce. Ja też tutaj przyjeżdżałam z ojcem i z moimi dziadkami. Chodziliśmy nad Kwisą i też pamiętam i też kojarzę z dzieciństwem bardzo. I chciałam bardzo podziękować Jadzi za to, że... Dzięki. Tyle starania wsadziła w to, żeby... I również dziękuję pani i mężowi i wszystkim. Dla mnie to jest bardzo wzruszające, tym bardziej, że przyjechałam tutaj z naszym wnuczkiem, Henia i moim wnuczkiem. Przyjeżdżałam tutaj z Henrykiem, jak byłam jeszcze młodą kobietą, z malutką Stefanią, naszą córką. I cieszę się teraz, że mojemu wnukowi również możemy pokazać to miejsce, jakim jest Kliczków. Bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj mogłam być. Jest to dla mnie wyjątkowe miejsce i Bolesławiec, i Kliczków. Bo też wiązał bardzo mojego tatę i jego dzieciństwo tutaj i kochał to miejsce wyjątkowo. Ja też mam wspomnienia z dzieciństwa z Bolesławcem i z Kliczkowem i z moimi dziadkami i zawsze z przyjemnością i z radością tutaj wracam. I bardzo się cieszę, że coś takiego powstało. Jestem bardzo wdzięczna.